Ostrowiecka biblioteka przez 2 miesiące była zamknięta. Po 2-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 5 maja wznowiła swoją działalność. Książki można już oddawać oraz wypożyczać, ale na zmienionych zasadach. Czytelnicy niestety nadal nie mają dostępu do księgozbioru. Pracujemy oczywiście w warunkach nieco innych niż do tej pory, ale wszystko chodzi całkiem dobrze. Przypomnę może tylko, że biblioteka pracuje teraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. W każdym czasie, w godzinach tych można przyjść, oddać książki. Natomiast, żeby zamówić książki, trzeba zadzwonić, napisać, bądź też przez swoje konto internetowe takie zamówienie złożyć. Składamy takie zamówienie, panie bibliotekarki przygotowują te zamówione pozycje, dzwonią do naszych czytelników, umawiają określoną godzinę i następnego dnia przychodzimy, odbieramy książki, które wcześniej zamówiliśmy. W maju Ostrowiecką Bibliotekę odwiedziło 3595 czytelników, którzy wypożyczyli 5050 książek. W instytucji reżim sanitarny dotyczy nie tylko czytelników i bibliotekarzy. Wszystkie książki, które wracają do biblioteki, trafiają na 14-dniową kwarantannę. Są przewożone od razu do magazynu, tam są zdejmowane z kont naszych czytelników, no i sobie czekają 14 dni po to, żeby w sposób bezpieczny mogły wrócić do księgozbioru. Niestety, wciąż duża liczba czytelników przetrzymuje książki. Do Ostrowieckiej Biblioteki nie zwrócono jeszcze około 14 tysięcy książek wypożyczonych w latach 2000-2020. W tej sytuacji dyrekcja postanowiła ogłosić abolicję. Myślę też udogodnienie dla naszych czytelników, którzy zwlekali nieco z oddawaniem książek. Przypomnę, że do 30 czerwca trwa stan tak zwanej abolicji. Zwróciliśmy się do wszystkich czytelników, którzy przytrzymywali z jakichś powodów, zakładam, że z miłości do książki, te nasze książki biblioteczne, po to, żeby oddali książki bez żadnych konsekwencji kar finansowych. Zachęcam i zapraszam do tego, żeby te książki oddawać. Do końca czerwca nie naliczamy żadnych kar, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Trwa abolicja, także zapraszam do oddawania książek. Często czytelnicy pytają o to, ktoś zgubił książkę na przykład. No to rzeczywiście, jeśli zgubił, no to abolicja wtedy nie obowiązuje, ale co można zrobić? No należy zapłacić za książkę zgodnie z ceną rynkową książki, albo odkupić taką samą, albo skontaktować się z panią bibliotekarką, która powie, jaką książkę w zamian na przykład można by odkupić do biblioteki. Wypożyczanie i zwroty to w tej chwili jedyna działalność prowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pozostała nadal jest ograniczona. Nie odbywają się spotkania autorskie, a warsztaty i zajęcia edukacyjne przeniesiono do sieci i na ekran telewizora. Rzeczywiście ta część, do której przez ostatnie tygodnie byliśmy, ostatnie miesiące byliśmy przyzwyczajeni, ona jeszcze dzięki uprzejmości telewizji żyje, biblioteka online, która rzeczywiście działa, no bo nie spotykamy się jeszcze z dziećmi w naszej bibliotece dziecięcej, prowadzimy działalność jeszcze w sieci, prowadzimy działalność w telewizji. A od 1 do 7 maja w ramach 19 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pracownicy Ostrowieckiej Biblioteki czytają o zwierzętach.